Sprawy od kogo? Do kogo? Brzmi pytanie. Nie do ciebie. To odpowiedź. Geppetto otworzy go, jak tylko tu wróci. Spóźnia się! Albo zegar się zepsuł. Nie sądzę, złotko. Nigdy się nie spóźniam. Wróci, chłopcze. Już niedługo. Ale ja się strasznie nudzę. Zróbmy coś. Geppetto ma mnóstwo pracy. Ucieszy się, jak mu pomożemy. O, nie, nie, nie. To niemożliwe. Nie ma mowy. Zapomnij. Spokojnie, wiem, co trzeba robić. Klejem skleimy to, co jest zepsute. Widzisz? To łatwe. Geppetto nie będzie zadowolony. Dlaczego nigdy mnie nie słuchasz, co? No i jak? Co o tym sądzisz? O, mój biedny losie, przestań! Nie ufasz mi? Poradzę sobie! Postaw mnie! To nie jest śmieszne! Zobacz, co zrobiłeś! Do twarzy ci z grzywką! Z grzywką? Wiedziałem! Wiedziałem! Luzik, mogę ją zdjąć! To nie moja wina, że ten klej aż tak się klei! Zostaw! Co robicie? Niech zgadnę. Ktoś użył mojego kleju. Ale skąd wiedziałeś? Aha. Kropla mojego wszystko naprawiacza zaraz was podkleja. Cały ten bałagan to jego wina. Czy to prawda, chłopcze? Nic nie zrobiłem. Nic. Och, Pinokio. Wiesz, że nie powinieneś kłamać. Ale to nie do końca kłamstwo. Trochę mówię prawdę. Ja chciałem pomóc. Zapomnijmy o tym. Zobaczcie, co znalazłem. To lalka! Mała lalka piratka. Spacerowałem i natknąłem się na nią przy rzece. Musiałem ją naprawić, ale oto jest. Wygląda sympatycznie. Poznać ją przy oknie. Może jakiś chłopiec albo dziewczynka jej szuka i ją rozpozna. Wy dwaj, zajmijcie się nią. Mam parę spraw do załatwienia, ale niedługo wrócę. Podoba ci się widok? Wiesz, pomożemy ci wrócić do domu. Jeśli powiem, że jestem listonoszem, nie uwierzysz mi zapewne. Nikt nie ma prawa chodzić po trawniku. Agnes, przyjdź tu jak najszybciej! Poznałem już wolniejszą istotę od niej. Naprawdę? A nie, wybacz, to był głaz. Ta wróżka jest szalona! Dlaczego tak bardzo chcesz ją poznać, Pinokio? Cóż, chcę ją spytać. Chcesz ją spytać o co? Czy ona... Proszę, Pinokio, zestarzeje się tutaj! Czy jest moją mamą? Rozumiem. Pomogę ci. Ale najpierw uwolnimy świerszcza i Geppetto, dobra? Uważaj, nędzny psie! Mam wysoko postawionych kolegów, wiesz? Będziesz biedny, jak to wszystko się wyda. Dobra, ale pamiętaj, że ostrzegałem. Nie przejdziecie, intruzi! Kim jesteście? Czego szukacie w moim domu? Chcecie ukraść magiczne różdżki? Albo buty? Nazywam się Pinokio. Wróżko, nie chcemy nic kraść. Tylko nie mów, że jesteś nowym listonoszem, bo ci nie uwierzę. Cóż, wróżko, chodzi o to, że szukam swojej mamy i... miałam nadzieję... Miałeś nadzieję? Że ty... Że ja? Że ty jesteś... Proszę cię, Pinokio, póki wciąż jesteśmy młodzi. Liczyłem, że jesteś moją mamą. Wybacz, Pinokio, ale ja jestem tylko wróżką. No, to może zostaniemy przyjaciółmi i już nie będziesz zła.
Przepraszam, zgubiłam w trawie jedną z moich różdżek. Jest kryształowa, bałam się, że ktoś może ją zniszczyć. Ile ona ma tych magicznych różdżek, co? Ma więcej różdżek niż butów, a na buty potrzebuje cały garaż. Co robi kryształowa? Zamienia lustra w magiczne portale? Tworzy rzeźby z lodu? Nie, używam jej do kolorowania włosów. Chciałbym skorzystać z okazji i przeprosić za to całe zamieszanie. Nie przejmuj się, ptaszku. Pinokio wszystko mi już wyjaśnił. Wielka szkoda. Naprawdę była kryształowa. Tak ją lubiłam. Chyba niebieski zostanie ze mną na dłużej. To moja wina. Chciałem mieć rodzinę i być jak prawdziwy chłopiec. Ale ty już masz rodzinę, Pinokio. Rodzina to miłość, którą się da życie. I widzę jej tu sporo. To magiczne różdżki? Nie ruszaj! Strasznie ich dużo. Na każdy dzień tygodnia i na wszystkie okazje. Kolacje, imprezę, tańce. Magiczna impreza? Nie słyszałem o tym. No, straszne. Nuda. Wezmę te. Nie możemy. Co chcesz zrobić? Skoro wróżki nie ma, sam wypowiem życzenie. Mam nawet jedno. Udało się. To zły pomysł. Bardzo, bardzo zły. Moi kumple zwariują, jak to zobaczą. A teraz leć. Leć. Leć, leć, leć! Rozkazuję ci! O nie! Musimy to zatrzymać! Głupia różdżka! Nie działa! Zadowolony? Różdżka działa, tylko nie wiesz jak! A ty wiesz? Podnieś rakietę i wsadź do pudełka, żeby nie latała. Jest, jest malutkie. Zaraz to poprawię. Bądź większe. Spokojnie, spokojnie. To wszystko kwestia intonacji. Bądź większe. Pinokio! Bądź większy! Oh, to było straszne. Wracajmy już. Co? Ha? Teraz, gdy już wiemy, jak działa, bądź gigantem! Ała! Parzy! Trzymałeś ją na odwrót. Co? Mam coś na nosie? Albo na uszach? Co się dzieje, Pinokio? Ej, pomóż mi! Żałuję.
Ja jestem żywy. O? Gadający robot. Niezwykły. Nie rozumiem. Kukiełki mówią, a roboty nie? Ale przynajmniej mówię lepiej od ciebie. Słuchaj, chłopcze, jak będę chciał, to będę mówił lepiej, ale mam włączony inny tryb. Magiczna różdżka wykryta. Co masz zamiar z nią zrobić, blaszaku? Dać podłym dzieciom nauczkę. Co te przedszkolaki ci zrobiły? Ciągle to samo, dzień za dniem. Najpierw kazały mi dziwnie gadać, potem musiałem walczyć z dinozaurami, które i tak mnie zjadały. Słaba rozgrywka. Zamienię je w zabawki. Zemsta będzie słodka. A zacznę od ciebie, człowieczku. Zdrajcy, po czyjej jesteście stronie? Obyś wierszcz radził sobie lepiej. Nie dosięgnę klamki! Pinokio, skłam! Znowu? Ja już nie kłamię! Idealnie, jeszcze raz! Nie chcę! Jestem najszczerszą kukiełką na świecie! Lucillo, to dziecinnie proste! Twoja kolej, jaszczurze! Tryb pościgu bez podrzucania! Trzymajcie się! Mój dinozaur zaraz was zje! Bez obaw! Wiem, co robię! Tak sądzę! Puść mnie! Protestuję! Gdzie jesteśmy? Żądam wyjaśnień! Prezentuję Teatr Wielki! Dom Wszechmogącego Mandziafuko! Czekam na niego! Chcę go poznać! Niebieskim zadarł! Mam czarny pas! Jaki czarny pas? To taki żart i w dodatku mało śmieszny. Co mi przyniosłaś, małpo? Jego panie! Na brodę Merlina żądałem talentów, żonglerów, długowłosych akrobatów, a dostałem żałosnego świerszcza! To nie byle jaki świerszcz, to tańczący świerszcz! Tańczący świerszcz? Mój tron! Szybko! Zobaczymy, co potrafisz, mały robaczku. Na twoim miejscu bym go puścił. Ty kim jesteś? Jestem Pinokio, a ten robaczek to mój przyjaciel. Ho, jesteś bardzo dzielny albo bardzo głupi, Pinokio. Bądź rozważny, chłopcze. Nie denerwuj Mandziafuko. Nie chcę żadnych kukiełek! Zatrzymaj go, może się przydać. Weź mnie zamiast jego. Potrafię dużo więcej, potrafię wszystko. Mówię serio, dam radę. Daj mi szansę. Zufus, muzyka! Sprzedaliśmy ostatnie instrumenty, panie. Graj! Apuk-pum-buf.
Jak mi poszło? Nieźle, co? Jedyny cyrk na tę porażkę to pchli cyrk. Odejdź już, amatorze! Amatorze? To był pokaz pierwszej klasy. Jestem zawodowcem. Oho! Doskonała sztuczka. Powiedz, jak to robisz. Jaka sztuczka? Zwalniam cię, Sierszczu. Nasz teatr ma nową gwiazdę. Ale ja nie chcę dla ciebie pracować. Nawet jeśli sypnę złotymi monetami? Prawdziwa złota moneta? Jest twoja. Weź ją. Gratulacje zakupu! Jak to? Przecież nic nie kupiłem. Pan Mangiafucco kupił. Kupił ciebie. Najlepiej wydana złota moneta. Zarobię krocie dzięki tobie, Pinokio. Zapomnij! Zabierz to! Nie! Dosyć litości! Chyba się zsikam! Nie, to nie! Jak chcesz! Biorę monetę i idę! Wspominałem, że jeżdżę na desce! Wskakuj! Zapomnij! Trzymaj się, Świerszczu! Tam jest! Nie mamy hamulców! Jak się zatrzymamy? Wyluzuj! Nie będziemy hamować! Jest za daleko! Nie uda się nam! Wiesz... Jesteś marudą i zrzędą. Pinokio, powiedz, że skłamałeś dwa razy. Co się dzieje? Mój plan zadziałał! Hej! Mogę was o coś prosić? Nie czas na to! Proszę, bądź poważny, mamy kłopoty! Gdzie jest Pinokio? Tu jestem, Świerszczu! Tak! Hurra! Dzięki za podwózkę! Wiemy, szybko! Dwa razy nie powtarzaj! Ale pan Wisienka musi dostać nauczkę! Rozumiem. Ktoś tu zasłużył na ważną i piękną lekcję pokory. Pinokio, Frido, stójcie! Nie ma mowy, Świerszczu! Gotowi? Niech mnie ster pokręci! Wyłączyłeś wszystko, Pinokio! Chyba ten pilot jest zbyt magiczny. Pokaż go. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Geppetto! To byłeś ty! Jak śmiesz, ty tchórzu! Śmiem znacznie więcej, panie Wisienko! Ups, pan Wisienka jest rozwścieczony. Oddaj mi to! Włącz moją reklamę! Pan Wisienka! Nie mogę tego znieść!
Niezły ten gadżet, Geppetto. Nie wiem jak działa, ale jest ekstra. Teraz będzie ekstra. Co? Co tam mówisz? Nic nie słyszę. Wyciszyłem całe miasteczko z wyjątkiem siebie, ponieważ trzymam pilota. Nigdy nie włączę twej paskudnej reklamy! Mówiłeś coś, Geppetto? Nie lubisz mojej reklamy? Wyłącz ten jazgot, panie Wisienko! Mój jazgot też wyłącz! Zapomnij, Geppetto! Mam niezły ubaw! Pinokio, Frido, co tutaj robicie? Patrzy się ucz, świerszczu. Kto zabrał pilota? Pan Wisienka już się wybawił. Teraz nasza kolej. Świerszczu, nie rozumiem ani jednego słowa. Podoba mi się. Piratki tak nie mówią. Może wybrałem zły język. No, szabalne te zazabolucia! A bo to te zazabolucia! Niech mnie ster pokręci. Pinokio, Świerszczu, jesteście czarno-biali. A ja nie, ponieważ trzymam pilota. Nasze kolory! Patrz, jaki piękny łańcuszek tu mam. Idziemy, piesku. Zostań tu i załatw więcej opadów sera. Nie miałeś przypadkiem ukraść tortu? Już to zrobiłem, lisie. Ta-dam! I co sądzisz? Sądzę, że to kawałek sera. Nie słyszałeś o serniku? Tak czy inaczej, z tą świeczką będzie prawie jak prawdziwy tort. Czasami nie wiem, czy bić brawo, czy raczej zrobić z ciebie trofeum i powiesić na ścianie. To był komplement, tak? Niech mnie ster pokręci! Koty i lis przykuli me do łańcuchem! Wyciągnę go stamtąd! Czekaj, musimy ich wywabić. To co zamierzasz zrobić? Nie wiem, coś wymyślę. 12 pięknych kawałków. Chcę je wszystkie zjeść. Czego chcesz, mała piratko? Świętujemy moje urodziny. Właśnie dlatego tu jestem. Ja w wolnych chwilach gram na przyjęciach urodzinowych. Poczta sponsoruje, nic nie płacisz. Wspaniale! Zagraj Mazurek Srebrnego Lisa. Znasz to? Jasne! Chodźcie posłuchać. Jesteś bardzo zdolna. Brzmi jak moja ciotka, gdy uderzyła się w haluks. Znajdę klucz i cię uwolnię, piesku. Gdzie on może być? Eureka! 12 kawałków. Połowa z nich plus jeden. Matt ma na ratunek! A teraz zagram lisia kita. Nie, dość tych tortur. Muszę złożyć na poczcie reklamację na ten marny koncert. Zjedzmy trochę ciasta, lisie. Gdzie klucz do łańcucha? Wymyśliłem coś. Czekaj i patrz. Ale brakuje tu kilku kawałków. Wcześniej było 12. Ile teraz zostało? Cóż, 2 × 5 to 9, 3 × 7 34. 13 brakuje. Jak może brakować 13, skoro było 12? Ja policzę. 1, 2, 5. Nic nie brakuje. Teraz jest 14. Jak to 14, skoro było 12? Ignorant i złodziej! Jestem złodziejem, ale nie ignorantem.
Jak teraz zdobędziemy klucz? Frido, czy mówiłam ci już, że mam doktorat z arytmetyki? Świerszcz miał rację. Matma jest bardzo przydatna. Na przykład, gdy chcesz uciec. Ten głos jest nieziemski. Nasz czerbate rekiny. Znam tę pieśń. To pieśń syreny. Skąd to wiesz? Zgaduję. Wyprzedaliśmy bilety, droga Ondine. Fani za tobą szaleją, widzisz? Ondine, jesteś... Spokojnie, kochanie, już jestem z wami. Jest tu też z nami gburowaty Mandzia Fuoko i jego paskudna małpa. Kocham was! Pa! No i gdzie są podarki od wielbicieli? Kwiaty dla najpiękniejszej pani. Kwiaty? Słyszałam o nich. Na surowo się jeje? Nie! Wolę mleko z meduzy. Gdzie jest moje mleko? Chyba nie mamy takiego mleka. Co? Co? Chcę moje mleko! Nie, znowu się zaczyna. Winoga! Ondine coraz częściej traci nad sobą kontrolę. Ja chyba dłużej tego nie zniosę. Syreny to złe i kapryśne stworzenia. Ich śpiew powinien wypełniać głębie oceanu. Tu w mieście może narobić szkód. Tak, tak. A ty niby kim jesteś? Jestem Frida! To moja przyjaciółka. Prawdziwa piratka. Pinokio? Pech mnie prześladuje. Mój tron, ale już! Gdzie moja suszarka? Gdzie nowe ubrania? Moja stylistka? Gdzie moja stylistka? Nawet nie mogę jej wyrzucić. Kiedy się złości, może zniszczyć wszystko swoim krzykiem. Znacie się na syrenach, tak? Pomóżcie ją odesłać do morza. A po co mam to robić? Oto! Pirat nie oprze się sakiewce złotych monet. Niech pomyślę. Okej, biorę! Co teraz? Ręce na pokład, załogo! Operacja Syrena Precz jest rozpoczęta! Kocham was, dziubaski. Złe wieści, kochana. Potworna śnieżyca tu nadchodzi. Obawiam się, że musimy odwołać show. O, jak miło. Jak się nazywają te małe zimne cosie? Płatki śniegu? No wiesz, zimno, lód, możesz się przeziębić. To nie działa. Podkręćmy śnieżarkę na maksa. Śnieg jest piękny. Mój daleki kuzyn lodowych mórz, Yeti, opowiadał mi o nim. Szczypce. Wybacz! Super klej. Ważne, by być spokojnym. Dzień dobry, Geppetto. Nie przeszkadzam? Nie, w ogóle, panie Wisienko, pan nie przeszkadza. Sama radość. No widzę. Z tej radości wąs ci się trzęsie. Nie trzęsie, jestem spokojny. Bardzo spokojny. Bardzo, bardzo spokojny. Patrz no, stary pryku. Mowę ci odjęło, co? No dalej, powiedz coś. Co to jest? Latający wiatrak? Żaden wiatrak. To jest dron. Wygląda jak wiatrak. Jesteś stary, Geppetto. Nie nadążasz. Dron, to jest przyszłość. Zabieraj to stąd natychmiast. Upsik. Nie chciałem zniszczyć tych starych durnostojek. Tak, są stare, ale wyglądają jak nowe.
Zawrzyjmy pakt. Kto ma więcej klientów, ten wygrywa. Niech ci będzie, ty bufonie. Już przegrałeś. Jesteś stary. Ty jesteś. A ty jesteś najstarszym przegrywem. Ty nim jesteś. Nie, bo ty. Ty bardziej ty. Prawdy nie oszukasz. Wiesz, jak to mówią? Zwycięstwo będzie moje. No, jeszcze zobaczymy, ty żmijo, ty jedna. To na razie, zgredzie. Czekaj sobie na klientów, ale możesz się nie doczekać. Na szczerbate rekiny! Widziałeś to? Ten oszust nas zamknął! Zajmę się tym. Wszystko naprawiać, że Petta naprawi wszystko. Czas dać temu blagierowi nauczkę. Jasne, cokolwiek to znaczy. Zapamiętaj ją na zawsze. Bye, bye. Klawo, 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 Geppetto padnie z wrażenia, gdy zobaczy, jak szybko sprzedaje drony. W końcu mu pokażę, kto jest najlepszym sprzedawcą. Jaki plan? Przejmiemy kontrolę, kradnąc kontroler. I co zrobisz z tym kontrolerem? Skontroluję brak kontroli. Aj, kapitanie! Gdzie one są? Pytam serio. No gdzie? Gdzie są perfumy? Ach, kto chowa moje rzeczy? Tutaj jest. Zawsze tutaj były. Nikt ich nie przystawiał. Jesteś przejęty, świerszczu. Gdzie się wybierasz? No, ważne spotkanie, Pinokio. Praca, interesy. A jaką pracę mają świerszcze? Świerszczową? Och, i tak nie zrozumiesz. Nie za dużo tych perfum do pracy? No powiedz prawdę! Przyznaj się! Och, nic wam nie będę mówił. Masz dziewczynę! Świerszcz ma dziewczynę! Świerszcz ma dziewczynę! Wystarczy! Przestańcie! Ma dziewczynę! Oj, ups! Wybacz. Drodzy, to była przyjemność. Zostałbym dłużej na ploteczkach, ale czas nie jest z gumy. Ale kim ona jest? Czy ją znamy? Kiedy ją w końcu poznamy? Teraz! Jest za tobą! Oszustwo i zdrada! Idziemy za nim! Musicie uszanować, że każdy ma prawo do prywatności. Nie ciekawi cię, kim jest dziewczyna świerszcza? No dobra, poszedł tędy. Nie dajcie się złapać. Będziemy jak cień, obiecuję. Mógłbym przysiąc. Po prostu się denerwujesz. Głęboki wdech i... skupienie. Twoja szansa. Panowie! Przyjaciele! O, jesteś już. Tylko ciebie brakuje, gadający świerszczu. Och, to miłe, że zwracasz na mnie uwagę, wnikliwy świerszczu. Punktualność to pierwsza zasada świerszcza. Przecież wiem, srogi świerszczu. Jak miło, że gadający świerszcz już przybył. W ostatniej sekundzie, ostatniej minutki. Może nie wszyscy wiedzą, ale sekunda to jest w gruncie rzeczy 1/86 tysięczna przeciętnego słonecznego dnia. A co za tym idzie, to... Dzięki, mądry świerszczu. Wszyscy dziś wyglądacie świetnie. Nie ma się z czego cieszyć. Rzecz jasna, poważny świerszczu. Ale to same świerszcze. Zatem rozpocznijmy coroczne spotkanie Akademii Świerszczy i niech honory otwarcia poczyni nasza dyrektorka wspaniała, nobliwa, wielka cykada.
Wielka cykada! Przyjaciele świerszcze, wielka radość was widzieć. Ponownie zebraliśmy się, by przyznać nagrodę Świerszcza Roku. Bycie świerszczem doradcą w tych czasach jest trudne. Waszym zadaniem jest doradzać, lecz... No to rozegrajmy mecz! Wygra mecz, przejmuje plac. Stop! Potrzebny nam drugi słupek. Babcia posłuży nam za słupek. Faul! Uważaj, świerszczu! Bohater nie musi mieć supermocy. Bohater potrzebuje rękawic. Bohater... Gol! Świerszczu! Nie gadaj, tylko działaj! Brawo, dziadku! Rządzisz! Przygotuj się na strzał, dziadygo! Ciągliwi! Ciągutek! Piłka, stop! Przewinienie! Golaknocie! 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 Dajesz, knocie! Przyjmij to! Przepraszam. Kontratak! Gol! A ona nie miała być słupkiem? Ale dzisiaj są moje urodziny i bardzo chciałam je spędzić żeglując po morzu z moim tatą. Słodkobrodym. Kocham, tata. To musi zadziałać. Przesyłka specjalna dla jubilatki. Ja otworzę. To dla małej piratki. Urety, wielkie dzięki. Dziś po urodziny. Tak wiem. Znaczy, nie ma za co. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Byłem pierwszy. Okej, dzięki. Nie ma za co. Dobra, wystarczy. No to udanych urodzin. Idź już! Dla mojej ukochanej, dzielnej piratki. To od mojego taty! Serio? Przesyłam najlepszy z najlepszych prezentów, jaki mogłem wysłać. Wow! To fajne i tak miło z jego strony. Poszukiwanie skarbu. Kocham tata. Wow! Twój tata jest najlepszy! Super fajnie i super dziwnie! Skąd wie, gdzie jestem? Intuicja pirata? Och, nieważne! To od mojego taty! Okej, gdzie zaczynamy? Zgaduję, że trzeba zacząć tutaj! No jasne! Linia brzegowa! Musimy naprawić łódź, jeśli mamy wyruszyć na pełne morze. Pomożesz mi, Pinokio? Tak jest, kapitanie! Ruszajmy już! Ar! Za dużo ar?
kocie. Wiesz, co robić, prawda? Jasne. No, torba, a nie babcia! Tu wszystko znajdziemy. Koła! Płachta! Drewno! Ta dwójka planuje coś bardzo interesującego. Hej, czekaj na mnie! Dlaczego mnie zostawiłeś? Na pokład! Łowcy skarbów ruszają! Łowcy skarbów? Przypominam, że nie lubię myśliwych. Już wieczór. Okej, zbudź mnie, jak dojedziemy. Już dojechaliśmy.